Hej moi drodzy, witam was dzisiaj ponownie w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy wymieniać akumulator w jednej z solarnych lamp, którą z pewnością będziecie pamiętać, jeśli oglądacie ubiegłe moje filmy, ale minął już około rok, no i niestety teraz ten numer domu w ogóle nie działa. W ogóle nie świeci, brak reakcji. Co się tutaj mogło stać? Oczywiście to, że się on zepsuł, jest tak bardziej, powiedziałbym, mało prawdopodobne. Bardziej zakładam tutaj wymianę akumulatora. Ten akumulator, który jest obecnie oryginalny, jak zawsze, jak w większości lamp, ma mniejszą pojemność, no i ogólnie krótką żywotność. Takie akumulatory we wszystkich lampach solarnych, jakiekolwiek byście kupili, czy są to takie lampy do ogrodu, czy są to lampy, powiedzmy, jakieś ścienne, czy takie na schody, które założyłem, które też pamiętacie z jednego z moich filmów. W tych lampach zawsze akumulator, zazwyczaj, przynajmniej u mnie, wystarczył na jeden sezon. Później ta lampa już świeciła parę minut czasami, a czasami nawet w ogóle, pomimo tego, że naprawdę był słoneczny dzień i powinna się naładować. A się naładowała, ale jak akumulator stracił pojemność, no to niestety ona nie będzie działać. Już kiedyś kilku osobom pisałem, że w takich lampach planuję wymienić akumulator. Te lampy, które obecnie założyłem na dom, te ścienne lampy, działają. Działają prawidłowo, do tej pory włączają się na ruch, tak jak powinny, ale świecą, jak widzicie teraz, różnie. Jedna świeci mocniej, jedna świeci słabiej. No, akumulatory w nich już różnie tutaj jest. Jeden się naładuje mocniej, jeden się szybciej rozładuje, więc też będę myślał o wymianie tych akumulatorów. Podobnie z tymi lampami na schodach też jest tak samo. Jedna świeci mocniej, jedna świeci słabiej, jedna świeci, później drugie nie świecą. Też będę wymieniał tam takie akumulatory na nowe. A więc zdjąłem ten numer, wziąłem na stół, rozkręcam i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Bateria jest tutaj lutowana, bo może tak być, że jest lutowana, a może być po prostu włożona na, wiecie, na sprężynkę dociśnięta, tak jak na przykład w zegarze, powiedzmy. Wystarczy tylko wymienić. Po co nagrywam ten materiał? Otóż po to, ponieważ wiele osób o tym nie wie, że jest taka możliwość, aby w takich lampach solarnych wymienić akumulator. Wiele osób, gdy lampa nie świeci, po prostu ją wyrzuca. A czasami nie trzeba jej wyrzucać. Wystarczy poświęcić kilka minut, wziąć śrubokręt, rozkręcić, zobaczyć, jaki jest tutaj akumulator i wymienić. Oczywiście pamiętajcie, moi drodzy, że musi być to oczywiście akumulator. Nie może być to bateria taka zwykła, jednorazowa, kupiona w sklepie, no bo ona się rozleje. Ona nie jest przystosowana do ładowania. I warto również pomyśleć przy zakupie takich akumulatorów o dobrych akumulatorach. Nie kupywać jakichś takich tańszych, chociaż czasami cena nie gra roli. Kupimy droższy, a okaże się też, że ma słabą ogólnie pojemność i słabą wydajność ogólnie. A jakie akumulatory wybrać? Ja wybrałem Eneloopy Pro. Trochę czytałem o tym, poświęciłem trochę czasu, aby dowiedzieć się trochę, jakie akumulatory są takie ogólnie jedne z najlepszych. I okazało się właśnie, że takie Panasonic'i będą bardzo dobrym wyborem. Są pojemne, są przystosowane również do ładowania solarnego, a właśnie z myślą o tym kupiłem je. A koszt wszystkich obecnie to 139 zł. Oczywiście będą działać z różnymi urządzeniami domowymi, także zdecydowałem się ich używać do pilotów, do zegarów, do różnych lamp. Ale skoro kupiłem już te akumulatory, to musiałem również pomyśleć o ładowarce, ponieważ czymś będzie trzeba je naładować. Więc kupiłem taką ładowarkę, fakt, że z innej firmy, ale spoko sprawą jest tutaj czytelny wyświetlacz LCD, dzięki któremu mogę zawsze zobaczyć stan ładowania danego akumulatora. Ładowarka EverActive NC450 posiada 4 kanały oraz zaawansowany procesor kontrolujący proces ładowania. Gdy wszystkie akumulatory zostaną naładowane, podświetlenie ekranu wyłączy się. W zestawie od producenta otrzymujemy z taką ładowarką kabel i instrukcję obsługi. Na końcu wspomnę jeszcze, że akumulatory Eneloopy przystosowane są do ładowania solarnego, więc idealnie będą działać w takim numerze domu, który będę wymieniał. Według producenta w pełni naładowany akumulator w ciągu roku zachowuje 85% energii. Ilość cykli ładowania takich akumulatorów to 500 razy. A więc wiemy już co nieco. Teraz możemy zabrać się za rozkręcenie tego numeru i wymianę akumulatora. I nasz numer domu jest już przygotowany na stole. Mam tutaj śrubokręt i dwa akumulatory R6 i R3, ponieważ nie wiem jaki tutaj będzie. Tutaj jeszcze nie wspomniałem też o pojemnościach tych akumulatorów. Myślę, że to też jest istotne, chociaż mogliście to zobaczyć na opakowaniach. Ten R6 ma 2500 mAh, a tutaj ten cieńszy R3 930 mAh. No, dosyć pojemne są. Ale dobra, przejdźmy do numeru. I tak teraz tutaj na niego patrzę, ale ten panel, tak z mojego doświadczenia, może być uszkodzony. Ponieważ widać tutaj w 4 miejscach takie, jakby to było rozklejone. Możecie zobaczyć to tutaj z bliska. Możliwe, że ten numer nie daje żadnej reakcji, w ogóle się nie świeci, z tego względu, że po prostu ten panel nie działa. Nie ładuje akumulatora. Akumulator mógł całkowicie się rozładować. A jeśli będzie tutaj tak, jak myślę, że trzeba będzie to wymienić, no to będę coś kombinował. Na razie rozkręcę, zobaczymy, wymienimy akumulatorek i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Może się mylę z tym panelem słonecznym, może on działa, ale on jest taki bardzo w środku, widać, rozklejany, więc mógł się zepsuć, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie działać. Chociaż z drugiej strony ten numer ma dokładnie ile? Rok, więc kurczę, nie był długo. Jakby ten panel faktycznie miał być zepsuty. No i tak to wygląda. Akumulatorek tylko jeden mamy tutaj. Jest to ten cieńszy R3. Na szczęście nie jest lutowany, bo myślałem, że będę musiał jeszcze tutaj przynosić lutownicę. No i akumulator ma pojemność 600 mAh, więc troszkę mniej, jakby nie było. Nawet mamy tutaj napisane, jaką ma pojemność. No ale dobra, montujemy nowy z Panasonica. Jeśli się okaże, że ten numer będzie działał, to będzie dobrze. Jeśli nie będzie działał, to będę musiał coś kombinować. I co, nic nie działa. O, teraz zadziałał, świeci się, możecie zobaczyć. Tylko już widać, że panel jest chyba jednak do wymiany. Bo nie gaśnie, a powinien gasnąć. Jeśli to faktycznie będzie panel, no to będę musiał coś poszukać, coś tam powinienem gdzieś mieć. Teraz jest wyłączony, włączony. No i teraz, dobra, on świeci. Powinien teraz świecić, bo panel jest zasłonięty. Jak go odsłonię, no niestety nie gaśnie, więc ten panel będzie do wymiany. No na pewno takiego panela identycznego nigdzie nie będę miał. Coś tutaj będziemy kombinować. Bo tutaj ogólnie nie ma to znaczenia, jaki tutaj panel założymy. Może być to z innej lampy, na przykład jakiejś takiej ściennej, które mam na zewnątrz, na domu, które montowałem. Obojętnie jaki to będzie panel, byle tylko żeby wyłączał i ładował nasz akumulator, więc idę zobaczyć za jakimś panelem. Muszę tutaj przyszykować sobie jeszcze nożyczki. Tutaj te kabelki, no ja nie będę się tutaj chyba bawił, żeby to lutować. Po prostu utnę, skręcę, no i zagrzeję koszulką. Przecież w końcu nie idzie tutaj jakiś, nie wiadomo jaki prąd, prawda? Jeśli to będzie działać z innym panelem, no to wtedy coś tu pokombinuję, żeby go tu jakoś zamontować na górze. Zobaczymy. Idę zobaczyć, co mam i za chwilkę przychodzę. No i jestem, moi drodzy. Mam tutaj taki panel. No, on też jest używany, prawda? Ale on będzie działał, bo tutaj nie widzę żadnych rozklejeń. Przynajmniej powinien działać i za chwilkę to będziemy sprawdzać. To jest od takiej lampy, co była też na zewnątrz. Teraz sprawdzimy. Utnę przewody i za chwilkę będziemy sprawdzać. I tutaj chyba oświetlenie również sobie Chwilowo wyłączę, po to, aby to było widać, że on świeci. Bo ogólnie mógłbym to sprawdzić, czy to będzie działać. Ale pytanie, który kabel jak idzie? To łatwo to sprawdzimy. Po prostu muszę tutaj troszkę się pobawić. Któryś z tych kabelków tutaj jest lutowany, muszę wyczaić, który. Ten albo ten. Ten na pewno nie. Ktoś jest tutaj na pewno wlutowany, ale już nie chce mi się odkręcać tej płyteczki małej. Jeszcze pytanie, którą odwrotnością te kabelki dać. No dobra, i tak nie mam nic do stracenia. Najłatwiej będzie po prostu uciąć te kabelki i zobaczymy. Na razie światełko włączyłem. Tniemy ich troszkę więcej, albo tu przy samym tym końcu, bo to i tak już nie będzie działać. Zobaczymy, jak podłączymy ten panel. On na pewno działa, bo lampa działała. Nie może być, żeby to nie działało. Tutaj na pewno jest ten panel uszkodzony. Ogólnie nawet jakby ten panel działał, to ten akumulator i tak by on, o ile by się ładował, to i tak by długo nie świecił ten numer. Z tym akumulatorem podejrzewam, że może będzie świecił nawet całą noc. No ale będę go też obserwował teraz, jeśli to wszystko będzie działać. Myślę, że powinno. Dobra, mamy. No, mogę sobie na razie odłożyć na bok. Teraz chwila prawdy. Przyłożymy. Czym jeszcze, który kabel do którego? Bo tutaj widzicie, mamy czerwony, czarny, tutaj niebieski. Nie ma nic. Widać, że zgasł. Tylko muszę to skręcić. Nie wiem, czy zaraz koszulki by dawać może. Wypadałoby. Dobra. Koszulki już zaraz utnę. Bo wierzę, że powinno to działać. Jak to zgasło. Ja nie będę się tutaj bawił w lutowanie, bo po prostu tylko taki numerek na akumulator, więc bez przesady. Wiele osób może pisać, że powinienem to polutować. No, może powinienem, ale tutaj też nie idzie jakiś prąd, nie wiadomo jaki. Jest to po prostu urządzenie na mały akumulatorek. Nie będę się tutaj bawił w lutowanie. Dobra, który ja to teraz przykładałem? Ten i ten? Tak, widać, że to chyba będzie działać. Dobrze, skręcimy. Zagrzejemy koszuleczkę i za chwilkę sprawdzimy. Zasłonię ten panel, czy to będzie gasło, czy to będzie się włączało. No widać, że to działa. Teraz gaśnie z tego względu, że na ten panel pada światło od lampy, którą tutaj mam do nagrywania. I dlatego właśnie, a jak zasłonię go, to się powinien włączyć. Jak widzimy, działa. Działa prawidłowo. No dobra, skoro to działa, akumulator wymieniony, to ja teraz muszę pomyśleć, żeby to jakoś tutaj złożyć, żeby to jakoś wygląd miało. Widzicie, ten panel jest dużo większy, prawda? Ale nie mam niestety innego, jakiegoś mniejszego, żeby wpasować tutaj ten element. No nic takiego nie mam. I teraz te koszulki zagrzeję. Jest poskręcane. Panel jakoś przykleimy tutaj może na, powiedzmy, na silikon. Malarki nie używam, bo nie chcę tutaj nic stopić. To wszystko plastiki. Delikatnie zapalniczką zagrzeję. Znajdziecie, ktoś inny, gdyby miał taki numer, nie działałby, to zaraz by go wyrzucił. Ale wy, moi drodzy, jeśli będziecie mieć też jakąś lampę, która nie działa, zobaczycie, że na przykład panel solarny jest jakiś porozlewany, tak było, porozklejany ogólnie, to będziecie wiedzieć, że można spróbować wymienić na przykład. No, jeśli macie czas na takie zabawy z takimi rzeczami, prawda? Taki numer teraz patrzyłem na Allegro. On kosztuje 33 zł. Tego kupiłem w Akcjonie za 18 chyba. No to ogólnie mówiłem nawet w tym filmie, gdy go rozpakowywałem, tego numerka. I ogólnie no niczym się nie różnią. No 30 zł mógłbym kupić nowy. No ale po co mam kupować nowy, skoro kwestia 20 minut. Wymieniłem akumulator, wymienię ten panel. No ten panel jakoś tutaj założę na środku, przykleję go. No jakoś to będzie wszystko funkcjonować. Teraz muszę to wszystko złożyć. Sprawdźmy jeszcze, czy to działa. Jeszcze w razie czego. Widzimy, odwróciłem go. Jest nawet bardzo czuły ogólnie. No działa wszystko dobrze. Jak widzimy, działa. Nawet jak go odsłonię i zakryję ręką, również działa. No i będzie działał oczywiście. A skoro panel włącza urządzenie, no to będzie go ładować. No dobra, teraz musimy to jakoś pokombinować. Tutaj widzimy, mam taką małą, to muszę uszczelnić. Dobra, póki co to złożę wszystko. Tych kabelków troszkę tutaj nie pożałowałem. Mogły być nawet krótsze, no ale... Teraz jakby to zrobić? Myślę, ten panel damy tak. On nie wygląda zbytnio estetycznie, ale to na górze nie będzie widać. Najważniejsze, żeby ten numer działał. Na tym się skupiłem ogólnie. Nie miałem, na przykład gdybym miał identyczny na części, no to też by było inaczej. Taki panel bym tutaj wyciągnął, a nawet całą tą obudowę przełożył i po problemie. No ale niestety nie mam. Miałem tutaj coś takiego. Teraz sobie to nie było za mocno naciągnięte. Niech to jest trochę luźniejsze. Skręcimy. Śrubki. Skręcimy i jakoś to tutaj przykleimy ten panel. No i numer będzie dalej działał. Nie musiał wcale iść do kosza. No i tak jak mówię właśnie, że na przykład jeśli macie również jakieś lampy na przykład solarne, tak jak ja na przykład powiedzmy mam kilka sztuk, na pewno pamiętacie te lampy ścienne, które mam przy chodniku, to kupiłem ich chyba, teraz nie pamiętam, 7? Chyba 7. I teraz powiedzmy, gdyby jedna taka lampa mi się zepsuła, to ja jej oczywiście nie będę wyrzucał, a zostawię ją do naprawy na przykład tych, które zostaną, które też by się zepsuły, na przykład panel, czy jakieś tam światła, czy te LEDy powymieniać. Zawsze jest to lampa, która może być oczywiście dawcą części. No i warto tak zostawać, no chyba że nie macie oczywiście czasu na takie zabawy, no to wiadomo, możecie wyrzucić. Ja to zawsze, jak mam coś wyrzucać, to wolę to naprawić. No i proszę, tak jakbym to przykleił, nawet fajnie to będzie wyglądać. No i widzimy, wszystko działa. No to co? Ja tutaj zabiorę się za uszczelnienie i za przyklejenie. I przykleję to silikonem, zwykłym silikonem sanitarnym. Nie będę tutaj przyklejał klejem na gorąco, bo klej na gorąco on może puścić pod wpływem na przykład ciepła, jakie będzie latem. Silikon tutaj uszczelni też te połączenie tych kabli. Tam z tyłu też silikonem zrobię, więc idę po silikon. No i przystępuję do sklejenia. A te wszystkie rzeczy już nie będą potrzebne. Ten akumulator to raczej on już nie będzie się nadawał do niczego. No w końcu jakby nie było, no rok działał ten numer, no może ten akumulator by jeszcze świecił, ale ten będzie na pewno dużo lepszy z tego względu, że numer będzie możliwe, że świecił nawet całą noc, ma dużą pojemność, jak się naładuje przez cały dzień do pełna, no to powinien całą noc świecić. Ja oczywiście będę jeszcze obserwował, jak to działa, a więc co, uszczelniam. Silikonik mamy. No widzicie, tutaj mam taki silikon napoczęty, sanitarny. No niestety musiałem zrobić to w ten sposób, ponieważ tutaj się tak to zaschnęło, że pistolet nie mógł tego ogólnie, no żeby to wyszło, nie? I zawsze jak na przykład mielibyście coś takiego, nie musicie tego tam robić gwoździem, tylko po prostu wyciągnijcie ten dół. I potem weźmiecie z silikonu ile potrzeba, włożycie z powrotem i silikon na pewno Wam nie wyschnie. Ja zawsze tak robię. No, widzicie, było to nieszczelne, było to zakręcone, gwint pęknął, powietrze się dostało, silikon niestety wyschnął. No i muszę teraz radzić sobie w taki sposób. Tutaj na panelu do silikonu damy więcej. I tutaj go tak damy i przełożymy w miarę równo. No, będzie troszkę inaczej to wyglądać, ale będzie działać. I to jest najważniejsze. A Wy, moi drodzy, napiszcie, co sądzicie o takiej naprawie. Ogólnie myślę, że taki film jak ten przydatny. Dowiedzieliście się, jakie akumulatory na przykład są najlepsze, którymi warto ogólnie się zainteresować. Jak naprawić na przykład taką lampę, wymienić panel. Panel, ja bym miał tutaj na przykład jakiś inny, mógłby być mniejszy, ten numer również by działał, to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Jeśli będziecie mieć czas, macie również takie lampy solarne, macie ich kilka, no to jak jedna się zepsuje, no to wystarczy coś tam wymienić, może panel, może LEDy, bo różnie to jest, LEDy też mogą się spalić, może się przełącznik zepsuć w takich lampkach, nie? No ogólnie spodziewałem się tutaj po prostu wymiany akumulatora, że to tylko wymienię, no i numer będzie działał bez problemu, a tutaj się zdziwiłem. Okazało się, że zepsuty jest jeszcze panel. No ale zrobimy, będzie działać. Na szczęście miałem taki panel, bo gdybym go nie miał, no to byłoby gorzej. No i teraz tutaj w miarę równo, prościutko dociskamy. Tak, żeby to w miarę na środku było. Też fajnie tutaj jest, bo to się będzie tutaj opierać. No, może być. Widzicie, tutaj się tym będzie opierało. I tutaj muszę jeszcze właśnie uszczelnić, żeby tutaj nie dostawała mi się woda. Widzimy, mamy tutaj małą dziurę. Jeśli tu się woda będzie dostawać, to może być niedobrze. Te kabelki również troszkę... Mogłem tu może troszkę wyciąć tego plastiku. Ale nie, dobrze jest. Tutaj uszczelnimy silikonem. Wezmę troszkę na łyżeczkę, no to tam mam taką łyżką, nie? Wyciągam i tutaj, żeby też tego za bardzo nie unorać w tym silikonie. Po prostu, żeby tu się woda nie dostawała. Chwilkę podeschnie, ja to jeszcze sobie wygładzę. I tutaj myślę, że może dookoła też nie zaszkodzi, jak to objadę tutaj. Nawet palcem. Czasami też tak robiłem, że uszczelniałem takie lampy, ponieważ niby według producenta woda się nie powinna dostać do nich, ale bywało tak, że woda się dostała do nich. Później rozkręciłem, wszystko zardzewiało. Bateria, zardzewiałe te wszystkie sprężyny. No to akurat do tego numeru się woda nie dostawała najwidoczniej, bo nic tutaj nie było zardzewiałe, ale tutaj uszczelnie. Silikon jest, więc możemy to uszczelnić. To i tak nie będzie widoczne, bo to będzie na górze. I przede wszystkim tu przy tych kablach, żeby to było dobrze. Kabelki również, tam one nie będą widoczne, to nie szkodzi, że one tu będą, bo numerek będzie wisiał tak jak wisiał na górze. Staram się, aby to wszystko było tutaj ładnie, w miarę możliwości uszczelnione. No i dobra. Mogę teraz zamknąć silikon i tak jak mówiłem, to z powrotem wkładam. O. I jak to włożycie, to silikon wam nie wyschnie. Jeszcze troszkę tutaj poprzecieram ten silikon. No i dobra, niech to tak zostanie. Ogólnie mógłbym go iść zawiesić, bo to już samoczynnie wyschnie. Upewnię się jeszcze, czy wszystko tutaj jest szczelnie zrobione, ale raczej tak. No i dobra, numer, sprawdźmy, czy działa. Powinno wszystko działać. Sobie tu położę tak, żeby nie ubrudzić stołu tym silikonem. I sprawdzimy go, czy to będzie działać. Ale oczywiście działa. Widać świeci, ale teraz musiałbym zgasić lampę, aby to zobaczyć. To gasimy lampę. No i teraz będzie widać, że numer świeci. Tak powinien. Czyli jak zrobi się ciemno ogólnie, to on się włączy. Sami widzicie. Przykładam rękę, to się włącza. No nic, pójdę go założyć. Silikon wyschnie na zewnątrz. Dzisiaj jest pogodny, ładny dzień. No i będę go obserwował, jak to będzie działać. Myślę, że wszystko będzie dobrze. Skoro teraz działa, no to musi działać. Akumulator wymieniony na nowy. Założyliśmy tutaj, wymieniliśmy raczej panel. No i wszystko gra. Numer założyłem i sprawdziłem. Działa. Nocą ogólnie również świeci. I zdecydowanie dłużej świeci niż wcześniej. No, akumulatorek jednak teraz jest dużo mocniejszy. Myślę, że w tym filmie to by było wszystko. W dzisiejszym filmie, moi drodzy, krótka wskazówka dotycząca akumulatorów, dotycząca naprawy lampy solarnej. Jeśli Wy również macie lampy solarne w ogrodzie, macie kilka takich samych, to oczywiście nie wyrzucajcie ich. Jeśli macie chęci, macie czas, możecie spróbować na przykład je naprawiać. Wymiana akumulatorów również co jakiś czas warto to wykonać. No i wtedy taka lampa będzie Wam świeciła może całą noc. To też w zależności jaki akumulator tam jest, czy jest tam R6, czy jest R3. Te trójki są słabsze, 930 mAh, te grubsze R6 już są bardziej pojemne, mają 2500 mAh. Myślałem, że tylko wymiana akumulatora, no a tutaj jeszcze dodatkowa naprawa. Na szczęście miałem ten panel. No i numer będzie dalej świecił, będzie dalej działał. Jak długo? Zobaczymy. Myślę, że poświeci. I w komentarzu oczywiście napiszę Wam jeszcze po, powiedzmy, 2 tygodniach, 3 tygodniach od publikacji tego filmu, czy numer nadal działa. No ale z pewnością będzie działał. Sprawdziłem, upewniłem się. W nocy również świeci, więc inaczej być nie może. Moi drodzy, dziękuję Wam za obejrzenie, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie. I napiszcie, czy Wy również robicie coś takiego, że wymieniacie takie akumulatorki w takich solarnych lampach, czy tylko ja tak robię. A jeśli nie robicie, to zachęcam. Czasami nie warto kupywać nowych, wystarczy wymiana akumulatora, a jeśli nawet okaże się, że jest coś na przykład zepsute, no to zawsze można to wymienić, na przykład z innej lampy, pokombinować, wymienić panel, wymienić przełącznik. No, wszystko da się zrobić, a najlepiej jeszcze, jeśli mamy lampę taką samą, na przykład na części, no to wtedy jest dużo, dużo łatwiej. Ale nic, nie marudzę, bo ten film i tak już jest wystarczająco długi. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Hej!